Hold up. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, tu Xenon.pl i dzisiaj rozpoczynam nową serię na moim kanale. Będzie się ona nazywać Historie Map, gdzie będę wam pokazywał różne ciekawostki z mapy lub też na przykład gdzie ona występuje, jakie są cele terrorystów, antyterrorystów, no czy coś w tym stylu. Więc ja już kończę do was, że tak powiem, nawijać, więc zaczynamy z odcinkiem. Cała mapa Decay znajduje się w Czarnobylu, no i w okolicy Prypeci. Dlaczego tak sądzę? Dwie proste rzeczy. Po pierwsze, wszystko jest napisane cyryliką, czyli językiem ukraińskim. A niedaleko mapy jest taka mała mapka, gdzie widać trzeci budynek reaktora w Czarnobylu. Oczywiście obok znajduje się diabelski młyn, do którego, niedaleko jego znajduje się też budynek, gdzie pracowników. Na tej mapie znajdują się również maski likwidatorów, którzy musieli naprawdę pracować w strasznych warunkach, ponieważ mieli tylko 40 sekund, potem ściągali maskę, no i niestety umierali. Zadaniem terrorystów jest splantowanie bomby na bombsite A lub B, by zniszczyć elektrownię, która jest w Czarnobylu oczywiście. Zadaniem antyterrorystów jest niedopuszczenie do tego, by elektronia została zniszczona przez terrorystów. Dobra, już opowiedziałem wam parę ciekawostek na temat tej mapy. Czas na przetłumaczenie znaków. Na górze pisze: zabroniona powierzchnia, przejścia lub jakiekolwiek inne transporty to kategorycznie zabronione. Na dole pisze: stop, kontrola. I to było na tyle w tym mistrzowskim odcinku. Sorry za jakość mikrofonu, ponieważ mikrofon trochę mi zmienia mój dźwięk, bo naprawdę mówię inaczej. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.